tutki do herbaty się łamie. Nigdy nie robimy takiego numeru. To odbierzemy taką porcję, która, uwaga, nie zmieni nam rysów twarzy. Gdy nie będzie... Kilka trików, dzięki którym z nami będzie wyjątkowo przyjemnie. To jest najgorszy obyczaj, jaki ja widzę. I teraz zobacz, widelec jest tak wygięty jak podniebienie. Jeśli w domu będziesz zachowywał się jak na przyjęciu u królowej, to na przyjęciu u królowej będziesz czuł się jak w domu. Akademia Dobrych Manier. Zapraszam Was serdecznie. Ja jestem już w nieco turystycznej wersji, ale nie bez fartuszka, bo jestem teraz na śniadanku, na przykład w pensjonacie w Szczawnicy, w hotelu Park Szczawnica u pana Grzegorza. Przyjechałam i zeszłam na śniadanko. Późne, bo jak wiecie, ja im później, tym lepiej, ale to każdy jak lubi. I teraz my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych swoich nawyków, które, powiedziałabym, nie do końca należą do nawyków eleganckich. Dlaczego? Bo całe zasady dobrych manier nie są stworzone po to, żeby komuś utrudnić życie lub żeby ktoś się puszył i udawał, że jest angielskim księciem, a nie jest, tylko po to, żeby z nami innym było estetycznie, przyjemnie i, powiedziałabym, wygodnie. Profesor Bartoszewski kiedyś powiedział, że jak nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie, a przyzwoicie oznacza w nastawieniu na drugą osobę, a nie na siebie. Czyli jeśli nie wiemy, kto pierwszy wchodzi w drzwi, to zawsze przyzwoicie jest wpuścić drugą osobę. Tak mówił profesor Bartoszewski, ale tu nie ma wolnej Amerykanki w pewnych kręgach. Jak wiecie, ja z powodu małżeństwa z marynarzem, o czym dzisiaj powiedziałam, a późniejszym dyplomatą, byłam na kilku placówkach dyplomatycznych, gdzie przed wyjazdem musiałam zdać egzamin bardzo szczegółowy z protokołu dyplomatycznego. Mamy takich kilka ksiąg, bym powiedziała, zapisu zachowań. Pierwsze to jest etykieta dworska. No, szczerze, rzadko będziemy bywać na przyjęcia u królów, chociaż musiałam się jej nauczyć. Potem jest protokół dyplomatyczny, gdzie to jest opisane wszystko bardzo szczegółowo, a potem jest coś, co nazywa się etykieta towarzyska, czyli pewne elementy protokołu dyplomatycznego pobrane po to, żeby z nami było innym przyjemnie. To są powody etykiety. I ja Wam teraz pokażę kilka trików, dzięki którym z nami będzie wyjątkowo przyjemnie, bo przecież my jesteśmy nie tylko mądre, eleganckie, ale również wytworne i obyte babcie, a to wszystko u nas w Silver TV. Zacznijmy od najprostszej rzeczy. Prosta rzecz. Mamy szwedzki stół. Tu mamy taką imitację, Beatka nasza zrobiła imitację niewielkiego szwedzkiego stołu i ja Wam teraz powiem, jak być powinno, a Wy piszcie, jak robiłyście. Otóż pierwsza sprawa to jest, bierzemy talerzyki, bo one z rzadka stoją od razu na stoliku. Od razu powiem, że jeżeli mamy szwedzki stół, to możemy się przysiąść do każdego. Oczywiście warto zapytać, czy miejsce jest wolne, ale szwedzki stół oznacza pełną swobodę zarówno tego, co bierzemy do jedzenia, jak i do kogo się dosiądziemy. Tu nie musimy czekać na wolny stolik, jak są wolne miejsca. To tak w nawiasie, jak szukać miejsca w restauracji, gdzie jest szwedzki stół. W restauracji, gdzie są dania z karty, nigdy tego nie robimy. To jest w bardzo złym tonie pytanie, czy się można przysiąść. No ale podeszliśmy, obejrzeliśmy, co ciekawego jest. O, tu szyneczka, pasztecik, kiełbaska, masełeczko, świeży chlebuś, mniamuś, mniamuś. Więc co robimy? Bierzemy talerzyk. Zasada numer jeden. Zawsze bierzemy serwetkę. Nie ma możliwości, żeby nie wziąć serwetki. Po to, żeby wygodnie sobie nakładać, tę serwetkę możemy sobie położyć pod spód talerzyka. Następnie nakładamy na talerz. Nakładamy na talerz mało, bo zawsze możemy pójść pod okładkę. Nakładanie, jeżeli jesteśmy dobrego apetytu, czegoś z górką lub branie do śniadania takiego talerza, no powiedziałabym mało eleganckie. W związku z tym nakładamy mało. Do nakładania używamy zawsze widelcy, które są tutaj. Jeśli nie ma, to prosimy o nie kelnera.
niczego nie próbujemy przy tym dużym stole. Czy to jest nawet winogronko, które chcemy skubnąć, to nie jest jeszcze nasza własność. To jest kulturalna kradzież, jeśli my stąd cokolwiek spróbujemy. Nakładamy sobie na przykład wspaniałą szyneczkę, plasterek szyneczki biorę, biorę sobie kawałek pasztetowej i do tego plasterek kiełbaski. Na razie mi tyle wystarczy. Mam też do tego ochotę na wspaniałego pomidorka. Pomidorek może być pokrojony w ćwiartki albo może być pokrojony w plasterki. I to by było tak naprawdę, jeśli chodzi o elegancką porcję, na tyle. Czyli bierzemy sobie białko i warzywo. Jeśli mamy ochotę na sałatę liściastą, bierzemy ją zawsze na osobną miseczkę. Nie pakujemy sałaty typu sałatka grecka czy jakakolwiek liściasta sałata tutaj. Bierzemy to na osobną miseczkę. Ja dzisiaj sałaty liściaste nie mam, mam pomidorka. I idziemy, stawiamy to przy swoim miejscu, które znalazłyśmy. Stawiamy talerzyk i teraz uwaga, nasze sztućce kładziemy na serwetkę, bo to był sztuciec od wędliny. Czyli nasze sztućce kładziemy zawsze, zawsze na serwetkę. Sztućce nie dotykają stołu. Są na serwetce, a wzięte raz do ręki nie dotykają stołu nigdy więcej. Ale powiedzcie, dobrze, Patko, rozumiem, odchudzanie odchudzaniem, ale chlebuś. No i mamy chlebuś. Otóż taki zestaw bardzo kusi do kanapki, prawda? Prawda? Kusi do kanapki? W miejscach publicznych nie robimy kanapek oraz nie odgryzamy niczego na oczach ludzi. Kanapki, arbuza, banana, kotleta, chleba. Niczego nie odgryzamy, ponieważ wtedy dajemy innym estetykę pracowni ortodontycznej. Tam widać odcisk naszego uzębienia. To nie jest ładne. Nie robimy kanapki, więc ja nie wspomnę, że nie przytrzymujemy palcem pomidora, który się z tej kanapki zsuwa. W elegancki sposób, miły dla oka innych, robimy to w ten sposób. Bierzemy pieczywo, na przykład taką wspaniałą bułeczkę. No nie jest to bagietka, ale bułeczka. Bierzemy bułeczkę. Uwaga, co robimy z masłem? Masło osobnym nożem nakładamy na talerzyk z pieczywem i do masła i tego całego ustrojstwa bierzemy osobny nóż. Nie smarujemy chleba masłem, naszym nożem, którym będziemy jeść wędlinę. To jest zestaw pieczywowy. Możemy sobie wziąć małą bułeczkę, chleb dowolny. Siadamy i uwaga, do takiego czegoś nie pija się ani herbaty, ani kawy. Do takiego zestawu powinniśmy wziąć sok lub wodę. Herbata i kawa jest po zakończeniu posiłku. Nie robimy sobie kubasa herbaty do czegoś takiego. To jest wybitnie nieeleganckie. Oczywiście jak ktoś lubi, proszę bardzo. Ja wam mówię, jak wyglądać, znaczy nie wyglądać, bo to nie jest popisywanie się. Jak sprawić, że inni będą nas odbierali bardzo miło, nawet nie wiedząc dlaczego. Teraz jak to zjeść? No tak jak powiedziałam, dobrze, mam tutaj chlebek też ukrojony. Kusi. Masło, szyna, pomidor, chab. Kusi? Kusi. Zobaczcie, obojętnie czy to jest bułka, czy to jest chleb w kromce, pieczywo i jemy w jeden określony sposób, który wam zaraz powiem. Mianowicie, każde pieczywo odrywamy kawałek, smarujemy masłem i wkładamy do buzi. Ja teraz tego nie będę gryźć, bo nie będę mogła mówić, szkoda czasu na moje rzucie. Wkładamy do buzi i teraz osobny nóż mamy do masła. Co robimy dalej? Otóż nawet jak pomidory są w plastrach, nie kładziemy tego na kanapkę. Forma pomidora czy ogórka nie ma znaczenia. Kanapka w miejscu publicznym nie istnieje, bo wymusza odgryzanie.
a my niczego nie odgryzamy publicznie. To jest najgorszy obyczaj, jaki ja widzę. I teraz zobaczcie. Sztućce. Mamy na serwetce. Bierzemy je do ręki i uwaga, sztućce nie dotykają stołu nigdy więcej. One nie dotknęły, bo też nigdy nie kładziemy ich na gołym stole. Kładziemy sztućce zawsze na serwetce, czy sobie, czy komuś. Więc sztućce nie mają kontaktu ze stołem. I teraz uwaga, co oznacza, że nie dotykają stołu nigdy więcej? Nigdy nie robimy takiego numeru. To jest numer, który robią również osoby, które robią programy kulinarne, jeżdżą po restauracjach i próbują dań z wielkim kunsztem smakowym. Natomiast jeśli chodzi o kunszt obycia, mam bardzo dużo uwag i zastrzeżeń do tych osób, które się tam popisują, bo tam są uchybienia po prostu takie, no powiedziałabym, katechetyczne, podstawowe. Nigdy tak nie robimy. Sztućce już potem zostają wyłącznie w kontakcie z talerzykiem. Oczywiście wiecie o tym, że tam 20 po 5, dziękuję, tak zostawione, jeszcze będę jadł. Czyli to jest drugi tip. Pierwsza wskazówka, niczego nie odgryzamy. Druga wskazówka, sztućce nigdy nie dotykają stołu. Nawet jak leżą, leżą na serwetce i nigdy na nią nie wracają. Nie zostawiamy sobie sztućców, jak idziemy pod okładkę. Zostawiamy taki talerzyk, obsługa ma je zabrać, a drugą porcję bierzemy na nowy talerzyk z nową parą sztućców. Teraz jak jemy? Mamy takie poczucie, że ja bardzo wiele osób widzę, które jedzą tak. O, kroją sobie coś tam i jedzą w ten sposób. Nie? Tak. Tak, możemy jeść tylko dania, do których nie jest potrzebny nóż. Czyli jeśli mamy jajecznicę, którą jemy tylko widelcem, nie musimy jej kroić, to możemy jeść w ten sposób, bo nakładamy wtedy na tę część widelca. Bo danie jest sypkie, kleiste, risotto i tak dalej. Niepotrzebny jest nóż. Wtedy wkładamy do ust widelec tak. Jeśli jakiekolwiek danie kroimy, czyli potrzebny jest nóż, na przykład taką szyneczkę, to wkładamy zawsze do ust w tę stronę. Widelec jest tak wygięty jak podniebienie. W związku z tym dużo bardziej naturalną rzeczą jest włożenie go w tę stronę niż drapanie sobie podniebieniem. Po drugie, jeśli chcemy sobie zrobić porcyjkę, taki kawałeczek pasztetowej i kawałeczek pomidorka, to odbierzemy taką porcję, która, uwaga, nie zmieni nam rysów twarzy. Czyli nie będzie... Tylko wkładamy małą porcję tak, żeby w środku buzi żując, to nam nie wykrzywiało twarzy. Wiele osób mówi, Boże, jakie okropne są zdjęcia, kiedy się je. Nie, kiedy się je elegancko, zdjęcia wcale nie muszą być okropne, bo zawartość tego, co jemy, nie wykracza, nie wypycha nam policzków i skóry. Więc to jest kolejna zasada, że to, co użyliśmy, do czego użyliśmy noża i na przykład zmontowaliśmy sobie nożem porcyjkę, czyli kawałek kotleta i tutaj ziemniaki, to już wkładamy do ust tak i uwaga, noże wzięte ze stołu, sztućce nie dotykają tego stołu nigdy więcej, a nawet wzięte nie mają z nim kontaktu. A powiecie, to w takim razie jest taka przepyszna, tutaj mam taką pastę pasztetową. Jak to zjeść? Ano w bardzo prosty sposób. Odrywamy sobie na przykład rękoma kawałek bułki, na to nakładamy trochę masła, czyli robimy sobie taką mini piramidkę i oczywiście nie naszym, tylko podanym do tego nożem, nakładamy sobie taką pastę jajeczną, twarożek czy cokolwiek. O! I taką porcyjkę robimy sobie hap do buzi. Porcyjka niewielka. Do tego, jak przeżujemy, bierzemy sobie pomidorek i zobaczcie, jakie my jesteśmy wytworne. Czyli jakbym miała podsumować, tak od samego początku. Zawsze bierzemy ze sobą serwetkę. Nakładamy na talerz mało, zawsze można pójść po dokładkę. Sztućce, jak przyjdziemy do stołu, kładziemy zawsze na serwetce, bo sztućce nie dotykają stołu w ogóle nigdy. A wzięte ze stołu nigdy więcej, czyli takie coś to jest po prostu
powiedziałabym, jedzeniowy nietakt bardzo duży, ale nie chodzi o to, żeby oceniać kogoś. My tak róbmy, odpowiadajmy za siebie i nie oceniajmy, nie wychowujmy świata. Kolejna rzecz, pieczywo. Odrywamy kawałek, nakładamy masło. Pieczywo z masłem zawsze na osobnym stoliku, osobnym talerzyku i osobny nóż. I to, co jemy tylko widelcem, to szuflujemy widelcem w tę stronę, a cokolwiek ukroiliśmy, nakładamy na tę stronę i to są niewielkie kęsy. Piszcie, czy znałyście te zasady, a jeszcze wam powiem z serwetką, bo to bardzo istotna sprawa. Mamy serwetki różne w hotelach różnogwiazdkowych. Mamy serwetki papierowe, fizelinowe i płócienne. Serwetek niepłóciennych, obojętnie jakich, czyli papierowych czy fizelinowych, nigdy nie kładziemy na kolana. To są serwetki, które znajdują się tutaj. Ani nie wkładamy sobie za dekoldzik. To są serwetki, które służą do wycierania ust. A teraz was zapytam, czy wiecie, kiedy używać takiej serwetki? Pewnie powiecie, no jak się nam czuje, że coś się wypaprało. Otóż nie. A jak się wypaprało, to jest oczywista oczywistość. My osuszamy serwetką usta przed napiciem się czegokolwiek. Czyli jeśli mamy wodę, to przed napiciem się wody, soku czy wina zawsze osuszamy usta serwetką po to, żeby to, co nam na tych ustach tam się osadziło, nawet przypadkiem z tych pasztetowych, nie zostało na szklance. A to wszystko jest w szacunku dla estetyki innych. To nie chodzi o to, żebyśmy my się popisywały, jakie to jesteśmy światowe. Trzeba być światowym, ale robić tak, żeby innym z nami było przyjemnie. Piszcie, czy wiedziałyście o tym, że przed każdym napiciem się osuszamy usta. Czy to jest woda, sok, wino, cokolwiek. Do takiego zestawu nie robimy sobie herbaty i kawy, to jest napój posiłkowy. Sok, woda, najlepiej pije się rano wodę z cytryną, to jest taki najbardziej protokolarny napój, ale proszę bardzo, soki mile widziane. Kanapki absolutnie w publicznych miejscach są bardzo, bardzo mało estetyczne dla innych. Ale skończyłyśmy te posiłki, teraz tak, co robimy z talerzykami? Nic. Nie zestawiamy jeden na drugi, nie odsuwamy na bok stołu. Jeżeli idziemy po herbatę, kolejne danie, bo kolejne danie bierzemy sobie na nowym talerzyku, nie łazimy z tym brudnym, bo to przecież okropne, stać koło kogoś, kto sobie na brudny talerzyk nakłada jedzenie. No szczerze mówiąc, mało estetyczne. Zostawiamy. I jeżeli my zostawimy sztućce nie odkładamy na stół, kelner powinien to nam zabrać, chyba że tu zostało jeszcze jakieś jedzenie. Jak talerzyk jest pusty i odłożymy w ten sposób, to kelner to zabierze. Jeżeli zostawimy w ten sposób, ale tu będzie kęs jedzenia albo nawet nic, to kelner nam tego nie zabierze. Nie zabierze nam tego. Ale dobrze. Talerzyków nie odstawiamy, zostawiamy obsłudze do zabrania, a my przychodzimy z nowym talerzykiem. Jeśli tak zostawiliśmy, to możemy sobie na przykład pójść tylko po chleb i odrobinę dżemu, a ten talerzyk sobie zostawić. To jest znak, nie ruszaj, wracam. Tak? Wracam. Czyli kelner nam zabrał ten talerzyk, skończyłyśmy już jeść pieczywo z masełkiem i teraz idziemy sobie zrobić herbatę i często bardzo też zjeść coś słodkiego, ale ja pokażę wam herbatę, bo z kawą jest prościej. Ja najczęściej widzę przy stolikach, jak są takie bardzo, powiedziałabym, obficie udekorowane takie elementy jak filiżanka i talerzyk. Mamy bardzo często, przynosimy ze sobą tutaj na brzegu cytrynkę, cukier, taką torebkę na przykład, żeby zaparzyć, a często tu jeszcze mamy ping, ciasteczko, a do tego wszystkiego jeszcze jest łyżeczka. I tak najczęściej osoby idą do stolika. Nie, często. Czasami jest opcja inna, czyli łyżeczka jest tutaj, do stolika idziemy z tym namoczonym szczurem. To jest taki zestaw powszechny, prawda? Tak idziemy? Kto tak chodził do stolików? Kto tak chodził? Kto tak chodził, przyznać się? Dobrze, są ofiary takiej metody. Otóż, moi kochani, zasada jest kompletnie inna. Wszystkie czynności do stworzenia gotowego napoju wykonujemy
w miejscu, gdzie jest sekcja napojów. Czyli wszystko robimy tutaj. Ja tylko wezmę jeszcze miseczkę. Wszystko robimy tutaj. Oczywiście nie blokując dostępu do tego wrzątku czy kawy, możemy się odsunąć na bok, ale wszystko robimy tutaj. Czyli co my robimy? Umieszczamy herbatę w filiżance, zalewamy ją wrzątkiem. Wyobraźmy sobie, że to jest ten kombajn z wodą. Zalewamy ją wrzątkiem. Aha, tutaj nie mamy tej cytryneczki. I teraz tak, parzymy tak długo, jaką moc herbaty chcemy uzyskać. Tak, stoimy i te 15 sekund parzymy tak herbatę, jak chcemy uzyskać. O, jest dobra herbatka. Tego szczura wyrzucamy tam. Tam są do tego talerzyki, takie mikrokosze czasami, tak? I teraz pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Jak podstawiamy do tego kombajnu kubek, filiżankę, to podstawiamy ją bez talerzyka. Bez talerzyka. Bo czasami się nam troszeczkę uleje. A co robimy idąc do stolika? Często przy herbatach są takie małe serwetki. A nawet jak nie ma małych, to można złożyć większą. Pod spodeczek, na spodeczek kładziemy serwetkę. Dopiero na nią, bo teraz co robimy? Jedziemy dalej. Teraz słodzimy. Często bardzo są takie tutki z cukrem. Nie? No co my robimy? No rwiemy tutaj tą tutkę. Nie wiemy za bardzo, co zrobić z tym kawałkiem. Te tutki zostały stworzone w zgoła innym celu. Innym sposobie otwierania. Tutki do herbaty się łamie. I wrzuca do śmietnika, tam gdzie herbata. Mamy ochotę na herbatę z cytryną. Proszę uprzejmie. I teraz, czy my już tak idziemy do stolika? Nie. Bo ta cytryna będzie nam przeszkadzała w piciu herbaty. W związku z tym my stojąc wyciskamy ją sobie do takiego koloru herbaty, jak lubimy. Wyjmujemy cytrynkę. Mamy czyściusieńką herbatkę. Nie mamy tu ciasteczka, rurki z cukrem, herbaty i nie wiadomo czego. Łyżeczkę, po co jest ta serwetka? Bo ta łyżeczka od tej rekolekcji robienia tej herbaty tutaj robiła się mokra. A jakbyśmy nie miały serwetki, to ona by nam ubrudziła spód filiżanki i by nam kapnęło na naszą piękną, przez Julkę spakowaną bluzkę. I wyglądalibyśmy nieestetycznie. My z takim czymś, podobnie jest z kawą, tylko jest mniej rekolekcji z tą kawą, nie? Z takim czymś wracamy do stolika, a wszelkiego rodzaju słodycze bierzemy na osobny talerzyk. Nie pakujemy tu ciasteczek, ani czekoladek, ani cząstki mandarynki. A to są moje wskazówki, dzięki którym tym, którzy będą z nami jeść, będzie bardzo estetycznie i miło. A trochę to wymaga zapamiętania, ale mi to weszło w krew na tyle, że ja nawet tak robię w domu. Bo jest takie świetne powiedzenie. Jeśli w domu będziesz zachowywał się jak na przyjęciu u królowej, to na przyjęciu u królowej będziesz czuł się jak w domu. I życzę wam serdecznie, żebyście się swobodnie czuły w najbardziej gwiazdkowym hotelu i żeby wszystkim, którzy z wami będą jeść, było miło i przyjemnie, a wam smacznie.